opady deszczu, a miejscami także burze będą towarzyszyć nam dzisiaj do późnych godzin wieczornych. W ciągu dnia już bez opadów i bez upałów, ale za to ze słońcem. Pierwszy dzień lipca przyniesie nam też delikatny chłodek. O szczegółach już teraz Weronika Bigus. Dzień dobry Państwu. Pomorze znajduje się pod wpływem płytkiego niżu z nad Niemiec ze strefą frontów atmosferycznych. Linia chłodnego frontu atmosferycznego z nad centralnej Polski bardzo powoli przemieszcza się na północ i dzisiaj wieczorem dotrze nad południowy Bałtyk. Zanim z zachodu zaczęło napływać także nieco chłodniejsze polarnomorskie powietrze. Dlatego dzisiaj wieczorem w wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W nocy opady będą zanikać. Termometry pokażą od 14 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, początkowo chwilami dość silny, potem słaby. Ciśnienie wynosi 1007 hektopaskali i wolno rośnie. Jutro przez cały dzień będzie dość pogodnie, zachmurzenie umiarkowane. Jedynie o poranku prognozujemy więcej chmur, ale bez opadów. Termometry pokażą od 22 stopni na Półwyspie Helskim do 26 stopni w okolicach Kościerzyny. Wiatr słaby, ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali i nadal będzie wolno rosło. Na Bałtyku w nocy wiatr wschodni skręcający na południowo-zachodni o sile 6 do 4 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiać będzie z południowego zachodu z maksymalną siłą do 4 stopni w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrego wieczoru. Życzę do zobaczenia.